Proszę Państwa, teraz widzicie Państwo, jak prawidłowo powinna się zachować osoba, jeżeli zapali się tłuszcz na kuchence. Próbujemy to przykryć jakąś szmatą, najlepiej troszkę wilgotną, tak żeby odciąć dopływ tlenu. Bardzo dobra jest pokrywka, żeby takie naczynie ugasić. Za chwilę Państwo zobaczycie, jak działa po części pokrywka, bo ona nie zakrywa do końca. I jak Państwo widzieli na zamku? 5, 4, 3, 2, 1, poszło! I brawa, bo nikomu się nie zostało. I uwaga, zaczynamy od 3. 3, 2, 1, poszło! Jak widzicie, rozprysk tego płonącego oleju. Benzyna to jest zmieszane z wodą i zostanie zapalone po to, aby do tej płonącej wanny wlać około 5 litrów ciekłego tlenu. Tylko i po to opaść. Żarty żartami, ale z tymi spodniami to tak poważnie mówimy, bo... Ja się będę trzymał barierki. No możecie się powoli przygotowywać na to, co za chwilę. Bardzo proszę, uwaga! 2, 1, hop! Ktoś zapamiętał później, bo spytamy z tego. Chociaż każdy powinien to wiedzieć oczywiście. O podłożu, dlatego że jest gazem cięższym od powietrza. Ja mogę ktoś chciał czystym tlenem poddychać niż się kładzie. Nie wiem. Można. Ten proszę nie tupać w tym miejscu, żeby nie wpaść do grafiku podziemnego. Ale bez jak nie za blisko. Zimno. Jeden ze sposobów na zrobienie chłodnej atmosfery. Zaraz po kłótni w domu. To była cicha atmosfera.